Katarzyna siedziała przy drewnianym stole w przytulnej kuchni, której ściany zdobiły zdjęcia z ich wspólnych podróży i rodzinne zdjęcia. Obok niej na kuchennym blacie dymiła się filiżanka gorącej herbaty, której zapach unosił się w powietrzu. Patrząc na swojego męża, Pawła, który skupiał się na ekranie telefonu, Katarzyna czuła się coraz bardziej odseparowana od niego. Od pewnego czasu coś było nie tak. W ich relacji zaczęły pojawiać się napięcia, a codzienne rozmowy, które kiedyś były pełne radości i zaufania, teraz stawały się powierzchowne i pozbawione głębi. Paweł rzadziej udzielał się w rozmowach, a gdy robił to, jego myśli zdawały się być gdzieś indziej. Katarzyna zauważyła, że coraz częściej sięgał po telefon, odpowiadając na wiadomości czy przeglądając media społecznościowe zamiast angażować się w rozmowy z nią. To wywoływało w niej niepokój i rozczarowanie, gdyż zawsze ceniła sobie ich bliskość i otwartość wobec siebie. W miarę upływu czasu Katarzyna zaczęła zauważać subtelne zmiany w zachowaniu Pawła, które budziły jej podejrzenia. Zaczęła śledzić jego gesty, słowa i działania, szukając jakichkolwiek sygnałów, które mogłyby potwierdzić jej niepokój. Czasami złapała go na krótkich wymianach SMS-ów, których treść starannie ukrywał przed nią. To tylko potęgowało jej lęk i niepewność co do prawdziwych intencji jej męża. Katarzyna coraz częściej zadawała sobie pytanie, co się stało z ich małżeństwem. Czy to tylko kwestia rutyny i zmęczenia, czy może istniał inny powód, który sprawił, że Paweł zaczął się od niej oddalać? Miłość, która kiedyś była ich mocnym fundamentem, wydawała się teraz słabnąć, zostawiając w sercu Katarzyny pustkę i smutek. W kuchni, gdzie kiedyś panowała radość i ciepło, teraz unosiła się atmosfera niepokoju i tajemniczości. Katarzyna czuła, że musi zebrać odwagę, by porozmawiać z Pawłem o swoich obawach, ale jednocześnie bała się tego, co może odkryć. Czy prawda, którą mogła odkryć, byłaby w stanie ich małżeństwo uratować, czy też sprawiłaby, że stanie się ono tylko cieniem tego, co kiedyś było? Te myśli krążyły w głowie Katarzyny, gdy patrzyła na męża, który zdawał się być obecny tylko fizycznie, a jego myśli i serce były gdzieś indziej. Po kilku tygodniach napięć i wzajemnych podejrzeń Katarzyna poczuła, że musi działać. Decyzja o podjęciu działań była dla niej trudna, ale wiedziała, że musi dowiedzieć się prawdy, nawet jeśli miałaby to być bolesna prawda. Wsparła się na swojej determinacji i zdecydowaniu, by zebrać dowody na zdradę Pawła. Zacząwszy od drobnych, acz istotnych, szczegółów, Katarzyna zaczęła analizować każdy ruch i gest swojego męża. Śledziła go, gdy wychodził z domu pod różnymi pretekstami, obserwując, dokąd idzie i z kim się spotyka. Czuła się jak detektyw, który musi rozwiązać tajemnicę, która zagrażała jej szczęściu i stabilności. Gdy miała okazję, szperała w telefonie Pawła, szukając śladów jego zdrady. To nie było łatwe zadanie, ale jej zdeterminowanie było silniejsze od lęku przed tym, co mogła odkryć. Katarzyna przeglądała wiadomości, przeszukiwała historię połączeń, a nawet szukała potajemnie w jego e-mailach. Każda nowo odkryta informacja powodowała, że jej serce biło mocniej, a dłonie zaczynały się pocić. Gdy w końcu udało się jej przejrzeć wiadomości, które Paweł starannie ukrywał, odkryła powiązania z inną kobietą. To było jak cios w serce. Z każdą przeczytaną wiadomością rosła jej rozpacz i gniew. Jak mogłaś, Paul? Myślała Katarzyna, czując, jak ból przeszywa jej wnętrze. W tych chwilach jej zdeterminowanie wzrastało. Teraz, gdy miała dowody, czuła, że musi wyjść z tą prawdą na jaw. Nie mogła udawać, że nic się nie stało. Była gotowa stawić czoła Pawłowi i zmierzyć się z konsekwencjami jego zdrady. Ale jeszcze przed tym musiała upewnić się, że ma wszystkie karty w ręku. Zebrała wszystkie dowody, zapisując je ostrożnie, jakby były skarbem, który miała chronić. Katarzyna czuła, jak staje się coraz silniejsza, gdy zbliżała się do momentu konfrontacji. Wiedziała, że to, co miała do powiedzenia, zmieni ich życie na zawsze. Ale nie mogła dłużej trwać w niewiedzy i oszustwie. To było czas, by powiedzieć prawdę, nawet jeśli bolała. Po wielu bezsennych nocach spędzonych na analizowaniu zebranych dowodów i przemyśleniach, Katarzyna poczuła, że nadszedł czas na konfrontację z Pawłem. Jej serce biło jak młot, gdy zbliżała się do kuchni, gdzie siedział jej mąż. Wewnętrzny gniew mieszał się z lękiem, ale determinacja przeważała nad wszystkim. Musiała powiedzieć mu prawdę, musiała wyjść z tym wszystkim na jaw. Kiedy weszła do kuchni, spojrzała na Pawła, który siedział przy stole, a jego wzrok był skierowany na telefon. W tym momencie ogarnęła ją fala rozpaczy i gniewu.
Jak mógł siedzieć tu spokojnie, wiedząc, co zrobił? Zanim Paweł zdążył zauważyć jej obecność, Katarzyna zdecydowanym krokiem zbliżyła się do niego. Jej głos drżał, ale ton był stanowczy, gdy zaczęła oskarżać go, przytaczając konkretne dowody na jego zdradę. Opisywała wiadomości, które odkryła w jego telefonie, podkreślając każde słowo, które sprawiło, że serce jej pękało na kawałki. Paweł próbował się tłumaczyć, wyjaśniając każdą sytuację, starając się obronić swoje postępowanie. Ale jego słowa były jak puste obietnice, które nic już nie mogły zmienić. Katarzyna czuła, że wszystkie jego tłumaczenia brzmiały fałszywie i obłudnie. W jej oczach nie było już miejsca na żadne usprawiedliwienia. Gdy Paweł w końcu milczał, przygnębienie ogarnęło całą kuchnię. Cisza była głośniejsza niż jakiekolwiek słowa. Katarzyna patrzyła na niego ze smutkiem i rozczarowaniem w oczach. To był moment, który zmienił wszystko. Wiedziała, że już nie ma powrotu do tego, co było wcześniej. Zdrada Pawła zburzyła ich małżeństwo do fundamentów. Gwałtowne emocje wypełniły kuchnię, tworząc niemal namacalną aurę napięcia. Katarzyna czuła, jak jej serce wali jak młot, bijąc w rytm bólu zdrady i zawodu. Wszystkie lata, które spędziła z Pawłem, teraz wydawały się być obarczone kłamstwem i obłudą. Z każdą chwilą narastała w niej fala gniewu i rozpaczy, która czekała na uwolnienie. Paweł próbował się bronić, przemawiając z desperacją w głosie, ale jego słowa trafiały w puste powietrze. Katarzyna nie potrafiła już słuchać jego tłumaczeń, które były tylko jakby dodatkowym ciosem dla jej złamanego serca. Z każdą chwilą stawała się coraz bardziej niepokorna, gotowa na wybuch emocji, który zbliżał się nieuchronnie. W końcu, kiedy Paweł zakończył swój monolog, Katarzyna poczuła, że musi coś zrobić, by uwolnić nagromadzoną w niej wściekłość i smutek. Jej spojrzenie spoczęło na filiżance gorącej kawy, którą właśnie podał jej mąż. Bez wahania sięgnęła po nią, a jej ręka drżała z napięcia. Gdy gorąca kawa spływała po jego twarzy, Paweł wydał zduszony okrzyk zaskoczenia i bólu. W tym jednym gestem Katarzyna wyraziła całe swoje rozczarowanie i gniew. Każda kropelka płynącej kawy była jak symbol bólu i zdrady, których doświadczyła. To był moment, w którym wszystkie emocje, które ją dręczyły, znalazły swoje wyjście, tworząc burzę, która unosiła się w powietrzu. Burzliwa kłótnia trwała godzinami, wypełniając dom napięciem i emocjami, które niemal można było fizycznie wyczuć. Katarzyna czuła, jak każde słowo, które wypowiadała, było jak cios w serce. Wypędziła Pawła z domu, podążając za impulsami gniewu i rozpaczy, które w niej burzyły. Jej słowa były pełne żalu i bólu, a jednocześnie stanowcze, jakby wypowiadając je, mogła uwolnić się od ciężaru, który nosiła na swoich barkach. Skończyło się! Krzyknęła, czując, jak jej głos jest przełamany emocjami. Nie chcę cię już więcej widzieć. Opuszczaj ten dom i nie wracaj. Słowa te były jak ostateczny wyrok, który ogłosiła nad ich małżeństwem. Katarzyna patrzyła na Pawła, czując, jakby świat, który znali, rozpadł się na kawałki. Ale w tym momencie nie było już miejsca na wątpliwości czy lęki. Była gotowa na koniec tego koszmaru, który stał się ich życiem. Gdy Paweł wychodził z domu, jego kroki stawały się coraz bardziej ciche, aż wreszcie zniknął za drzwiami. Katarzyna została sama, stojąc w kuchni, w której jeszcze kilka chwil temu panowała burzliwa atmosfera kłótni. Teraz wszystko było ciche i spokojne, ale w jej sercu wciąż trwała walka. Wiedziała, że to, co zrobiła, było konieczne, ale to nie znaczyło, że nie czuła żalu i smutku. Gdy w końcu odechnęła głęboko, czuła, jakby ciężar, który nosiła na swoich barkach, zaczął się ulatniać. To był koniec ich małżeństwa, ale także początek nowego rozdziału w jej życiu. Następne miesiące dla Katarzyny przyniosły ciężkie doświadczenia, które zmieniły jej życie na zawsze. Po opuszczeniu przez Pawła jej życie zamieniło się w pustkę i samotność, której wcześniej nie znała. Zamknęła się w swoim domu, odgradzając się od otaczającego ją świata, który stał się dla niej miejscem obcej i nieprzyjaznej egzystencji. Każdy dzień przynosił za sobą nowe wyzwania, a nawet proste codzienne czynności stawały się męczarnią. Wstając rano, Katarzyna czuła, jak każdy ruch jest jakby wyjątkowo trudny i nużący. Przeglądanie się w lustrze, widząc smutną twarz odbitą w szkle, przypominało jej o utraconej szczęśliwości i stabilności. Zamykając drzwi za sobą, gdy wychodziła do pracy, Katarzyna odczuwała uczucie osamotnienia, które towarzyszyło jej każdemu krokom. W pracy starała się być profesjonalna i skupiona,
ale w głębi serca wciąż toczyła ją burza emocji, której nie potrafiła ukryć przed światem. Po powrocie do domu Katarzyna zamykała drzwi na klucz, izolując się od reszty świata. W domu, który kiedyś był miejscem pełnym ciepła i radości, teraz panowała cisza i pustka. Każdy krok w pustych pomieszczeniach wydawał się wydłużać ten smutny czas samotności. Bezradność i ból towarzyszyły jej każdego dnia, jak cień, który nie opuszczał jej ani na moment. Katarzyna próbowała znaleźć ukojenie w codziennych czynnościach domowych, ale nawet one nie mogły zatrzeć jej emocji. W milczeniu i samotności jej myśli krążyły wokół tego, co było, i tego, co mogło być, gdyby los potoczył się inaczej. Czasami, w ciszy nocnej, gdy tylko dźwięki ulicznych świateł docierały do jej zamkniętych okien, Katarzyna czuła, jak ból i smutek przygniatają ją jak ciężki kamień. W tych chwilach najbardziej tęskniła za tym, co utraciła, i marzyła o powrocie do czasów, gdy jej życie było pełne radości i miłości. Ale wiedziała, że to tylko sen, który nigdy się nie spełni. Pewnego dnia Katarzyna postanowiła wyjść z domu. To było jakby pierwszy raz od długiego czasu, gdy otworzyła drzwi i stanęła przed progiem swojego schronienia. Z trudem przekonała się, by opuścić swoje miejsce samotności i zatrzymać się na chwilę w rzeczywistości, która wydawała się być dla niej obcą krainą. Katarzyna wychodziła na ulicę, czując jak wiatr delikatnie dotyka jej twarzy, jakby próbując przypomnieć jej o życiu na zewnątrz. Słońce świeciło na niebie, ptaki śpiewały w oddali, a ludzie spieszyli się w swoich codziennych zajęciach. Dla Katarzyny te zwykłe widoki były jak obce terytorium, które musiała eksplorować od nowa. W oddali dostrzegła sylwetkę Pawła. Serce zaczęło jej walić na oślep, a dłonie zadrżały. Gdy zbliżyła się bliżej, zobaczyła, że towarzyszy mu kobieta. W pierwszej chwili jej umysł odmówił jej wiary w to, co widzi. Ale gdy spojrzała jeszcze raz, nie mogła zaprzeczyć prawdzie. Kobieta, która trzymała się pod rękę z Pawłem, była w zaawansowanej ciąży. Ten widok wbił się jej w pamięć jak żelazne gwoździe. Katarzyna zamarła na miejscu, czując, jak świat, który znała, obraca się wokół niej, zmuszając ją do stanięcia w miejscu, jakby czas nagle zwolnił swoje biegi. Pawłowi nie zauważył jej obecności, był zbyt zajęty rozmową z kobietą u swojego boku. Ale dla Katarzyny to był jakby moment zawieszenia w czasie, w którym wszystko, co była w stanie myśleć, toczyło się wokół tego, co miała przed oczami. Wewnętrzny ból i smutek sięgnęły szczytu, jakby dotarły do granic swojej wytrzymałości. Z daleka obserwowała ich, nie mogąc oderwać wzroku od tej sceny, która zdawała się ją gryźć w serce. Była gotowa na to, co miało nastąpić dalej, choć nie była w stanie przewidzieć, jak bardzo to wszystko jeszcze pogłębi jej rany. Kiedy Katarzyna zbliżyła się wystarczająco blisko, by dostrzec twarz kobiety, zamarła. To była Kinga, kuzynka Katarzyny. Widok jej znajomej twarzy obok Pawła wywołał w niej burzę emocji. Wściekłość w niej wybuchła jak lawa wulkanu, gotowa była eksplodować. Bez zastanowienia podeszła do nich, przytłaczającą chęcią skonfrontowania się z prawdą. W jej wnętrzu burzyły się uczucia gniew, zdrada, ból. Przez lata Kinga była dla niej bliską osobą, a teraz widzieć ją obok Pawła, jako jego kochankę, było jak cios w serce. Pawłowi i Kinga nie pozostało nic innego, jak tylko zauważyć nadchodzącą postać Katarzyny. Ich zdziwienie było krótkotrwałe, gdy spostrzegli wyraz jej twarzy, to był gniew, który gotował się w jej sercu od chwili, gdy dostrzegła ich razem. Nie potrzebowała słów, by ich oskarżyć, spojrzenie Katarzyny mówiło samo za siebie. Bez słowa zaczęła wymieniać ciosy z Kingą, oskarżając ją o zdradę i obłudę. Jej ręce pracowały jakby same przez się, wyrażając całą złość i żal, który tłumił jej serce od długiego czasu. Paweł próbował ich rozdzielić, krzycząc i błagając o spokój, ale kobiety były zbyt zaabsorbowane swoim gniewem, by to zauważyć. Oskarżenia leciały niczym grat, a każdy cios zadawany przez Katarzynę i Kingę był jak symbolem ich bólu i rozpaczy. To było jak walka dwóch lwic o terytorium, tylko w tym przypadku było to terytorium serc i uczuć. Każdy cios, każdy grymas bólu na twarzach, było jak wyraz wewnętrznego cierpienia, które trawiło je od środka. Paweł próbował ich rozdzielić, chwytając Katarzynę za ramiona i przeciągając ją w tył, ale kobiety były zbyt zaangażowane w swoją walkę, by to zauważyć. Ich jedynym celem było zemsta i wyrażenie swojego bólu, a wszystko inne stało się nieważne. Ból w sercu Katarzyny był nie do zniesienia, gdy widziała Kingę, osobę, której tak bardzo zaufała, stającą się obiektem jej nienawiści.
To była walka nie tylko o sprawiedliwość, ale też o zrozumienie, dlaczego to wszystko musiało się wydarzyć i jak mogły one tak bardzo zniszczyć ich życie. Po intensywnej bójce, która pozostawiła je obie zdyszane, pokiereszowane i oszołomione, Katarzyna w końcu zrezygnowała. Ostatnie uderzenia, ostatnie okrzyki gniewu, wszystko to wydawało się niewystarczające, by wydobyć z niej choćby odrobinę ulgi. Odkrycie zdrady, konfrontacja z kochanką męża to wszystko było zbyt wiele, by móc je pojąć i przetrawić w jednej chwili. Odwróciła się powoli, spojrzała na Pawła i Kingę, którzy wciąż leżeli na ziemi, zmagając się z konsekwencjami swojego postępowania. W ich oczach dostrzegła mieszankę zdumienia, bólu i coś jeszcze, może nawet wstyd, chociaż trudno było jej odczytać te uczucia w obliczu chaosu, który ogarnął ich wszystkich. Katarzyna nie potrzebowała więcej. Nie było już słów, które mogłyby wyrazić to, co czuła w tej chwili. Po prostu odwróciła się i opuściła to miejsce, w którym znajdowały się jej był mąż i kuzynka. Kiedy odchodziła, czuła, jakby odchodziła od kawałka swojego życia, od wszystkiego, co kiedyś było dla niej ważne. Wracając do domu, wiedziała, że to już koniec. Koniec małżeństwa, które kiedyś było źródłem jej szczęścia, ale teraz stało się symbolem zdrady i oszustwa. Była gotowa na nowy rozdział w swoim życiu, choć nie wiedziała jeszcze, co on przyniesie. Tylko jedno było pewne, musiała iść naprzód, bez względu na to, jak trudno mogło się to wydawać. Dla siebie. Dla swojej przyszłości. Po tym traumatycznym wydarzeniu Katarzyna wiedziała, że musi podjąć radykalne kroki, by uwolnić się od ciężaru przeszłości i znaleźć nowy początek. Zdecydowała się zostawić wszystko za sobą i wyruszyć w podróż do nowego miasta, gdzie mogłaby rozpocząć nowe życie, wolne od zdrady i bólu, który towarzyszył jej przez ostatnie miesiące. Spakowała swoje rzeczy, starannie wybierając tylko te najpotrzebniejsze. Każdy przedmiot, który trzymała w dłoniach, był jakby symbolem starego życia, które musiała porzucić. Ale każdy krok w stronę nowego początku był również krokiem w kierunku wolności i uzdrowienia. Kiedy wsiadła do samochodu, wiedziała, że przed nią nieznana droga, pełna niewiadomych i wyzwań, ale także nadziei na lepsze jutro. Odpaliła silnik i ruszyła w podróż, patrząc w przyszłość z determinacją i optymizmem. Nowe miasto było jak zupełnie inny świat. Nowe ulice, nowe ludzie, nowe możliwości. Katarzyna wiedziała, że musi zbudować sobie nowe życie od podstaw, ale była gotowa na to wyzwanie. Miała nadzieję, że to miejsce przyniesie jej spokój i szansę na odnalezienie siebie, bez obciążenia przeszłością. Z każdym dniem, który spędzała w nowym mieście, czuła, jak odzyskuje siłę i pewność siebie. Poznawała nowych ludzi, odkrywała nowe miejsca, otwierając się na nowe doświadczenia. Mimo że ból zdrady nadal tkwił w jej sercu, to teraz był bardziej jakby cień przeszłości, który nieco oddalał się, pozwalając na promyk nadziei na lepsze jutro. Katarzyna wiedziała, że droga do uzdrowienia będzie długa i trudna, ale była gotowa na nią. Nie bała się już przyszłości, bo teraz miała kontrolę nad swoim życiem. Nowe miasto było dla niej jakby obietnicą nowych możliwości i nowych przygód, które czekały na nią za rogiem. I choć nie wiedziała, co przyniesie przyszłość, miała w sobie wiarę, że będzie w stanie przezwyciężyć wszystkie przeszkody i odnaleźć prawdziwe szczęście. Katarzyna znalazła w nowym mieście swoje miejsce. W miarę upływu czasu, ból zdrady stopniowo ustępował, zastępowany przez nadzieję na lepsze jutro. Z każdym dniem stawała się coraz silniejsza i pewniejsza siebie. Poznała wspaniałych ludzi, którzy otoczyli ją wsparciem i życzliwością. Nowe przyjaźnie i nowe możliwości otworzyły przed nią drzwi do nowego życia. W miarę jak dni mijały, Katarzyna odkrywała w sobie siłę, której nie zdawała sobie wcześniej sprawy. Przezwyciężając przeszłość, zyskała nową perspektywę na życie. Była wdzięczna za każdy dzień, za każdy uśmiech, za każdą chwilę spędzoną z ludźmi, których kochała. W końcu, po długiej drodze samotności i bólu, Katarzyna znalazła swoje szczęście. Nowe życie, które zbudowała dla siebie, było pełne radości, miłości i spełnienia. Zdobyła odwagę, by uwierzyć w siebie i swoje możliwości. Była gotowa na wszystko, co przyniesie przyszłość, bo teraz miała w sobie wiarę, że bez względu na to, co się wydarzy, zawsze będzie miała siłę, by się podnieść i iść naprzód. I tak Katarzyna, po przejściu przez ogień próby i trudności, znalazła swoje szczęście w nowym początku. Zrozumiała, że życie to nie tylko historia bólu i cierpienia, ale także historia nadziei i odrodzenia. I choć przeszłość pozostawiła w niej ślad,
to teraz patrzyła w przyszłość z uśmiechem na twarzy, gotowa na kolejne wyzwania i przygody, które czekały na nią za rogiem.